Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka na kanale Kamyczka, obejrz. Nie, Rakso i Kamyka, korciło zbyt, żeby wejść do tego pomieszczenia. Gdy weszliśmy do tajemniczego pomieszczenia, okazało się, że to jest tajne laboratorium, o którym totalnie nie mieliśmy pojęcia. Gdy wyszliśmy na zewnątrz, zobaczyliśmy dziwnych, podejrzanych Afrykańczyków. Uciekaliśmy z tego domu i nie mieliśmy zamiaru wracać nigdy więcej do tej posiadłości. A co się dalej stało, zobaczycie. Chłopaki, uciekamy! Szybko, 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 szybko! Nie możemy być w tej chacie! Sami widzieliście, co tam się działo! Kurde, kim byli? Mamy już nie zginąć! Tutaj, za mną, ja będę was prowadził! Kim oni byli? Nie wiem! Kurde, ej, te drzewa nie pękną pod nami czasem? Te gałęzie, ała! Nie wiem! To kurde, szybko, uciekamy stąd, jak najszybciej się tylko da! Uwaga, bo to jest jakiś las bambusowy! Au! Cholera! Ja już czuję błoto na nogach. Ja mam całe buty mokre już. Ała. Jesteśmy przy naszym helikopterze. Chodźmy tu. Ej, jesteśmy w jakimś cave'ie. Wow. To może wejdziemy tam. O kurde. O kurde. Ale pięknie tu jest. Ja bym tutaj został, ale wydaje mi się, że to nie jest bezpieczne miejsce, bo skoro to jest takie ładne, to na pewno oni tego pilnują. No, na pewno. Więc idziemy stąd. Dobra, chodźmy stąd, chodźmy stąd. Ała, kurde, tu jest nasz helikopter. Gdzie my jesteśmy? Ale kiedy jest to ładne, to może oni tego nie pilnują, że oni wszystko niszczyli? Nie wiem, szczerze. Ja bym tam nie chciał zostawać. Dobra, chodźmy. Jest nasz helikopter. Czyli ta chata gdzieś tam dalej jest. Tak, kurde, nie mogę wskoczyć. Ale nie wracamy do tej chaty jak na razie, bo co jak oni zaraz przyjdą? No właśnie. Dobra, zaraz wyjdziemy koło tej... O kurde, zobaczcie, jaka ta wyspa jest w ogóle wysoka i ja. To nie właśnie jest wyspa, wiem. To już jest kurde jakiś... Nie wiem, to jest wyższe niż, nie wiem, jakaś Burj Khalifa normalne z Dubaju. Ja pierdziele. Dobra, uważajcie, bo tutaj jest ta świątynia, oni mogą się tu kręcić. Wiem właśnie. Gdzie jest Raxo? Raxo na dole jest. Idzie, idzie. Dobra, chodźmy, ominimy ten... Ale jest gorąco dzisiaj, żadnej wody nie mamy. No, znajdziemy zaraz jakieś źródełko, jestem tego pewny. Tylko najpierw się schronimy gdzieś. Chodźcie tutaj za mną. Dookoła nas wszędzie woda. No tak, tylko że w niektórych miejscach jest woda, która nie jest do picia. Woda morska na przykład. No ale jak jest ci gorąco, no to można tak dla schłodzenia tam wejść. No ale woda jest też gorąca, halo, jesteśmy na wyspie tropikalnej, przypominam. Kurde, tutaj też jest jaskinia jakaś. Musimy znaleźć coś. O kurde, rafa koralowa! Ola, ej, prawie spadłem! O chłopaki! O kurde! To jest za wysoko, uważaj! O kurde! Ale ładne zobacz widoki. To! No! Tak w ogóle to tutaj jest... Dobra. A! Może śniegiem się opuszczę. Gdzie ty jesteś, o Boże? Tu prawie spadłem. Dobra. O kurde! Ja tam nie wchodzę, nie ma szans. Nie no, zginiemy jak tam wejdziemy od razu. Dobra. Ej, ale to jest to samo miejsce, tylko z drugiej strony. Cicho! Chodźcie. Ej, chłopaki! Ej, skrzynki! Ej, co jest? Zaraz, ej, co? Co coś jest? Rozbitego to jest... znaleźliśmy! To jest samolot! Znaleźliśmy samolot rozbity. Ej, zegar! Jedzenie! Ej, w tych skrzynkach jest jedzenie! Zbierajcie wszystko, co tylko można! O ja! Boże, taki głodny byłem od kilku dni, nic nie jadłem! Ej, chłopaki, mam kompas kolejny. Kurde. Ej, mam zegar! Ja też mam zegar. A ja kolejny kompas. Pęczyny.
Ła. Mój kompas. Oczy pająka. Czemu ten kompas? Ej. Czyli może tutaj są inni ludzie poza nami, skoro się samolot tutaj rozbił. No. Czy na sumie, no, nikt tego raczej nie przeżył, ale no. Żadnej krwi nie widzę i żadnych martwych ciał, ale to mogło się rozłożyć po długim czasie. No, albo mogli ci Afrykańczycy ich zjeść. To są kanibale. Może się krwią, kurde, żywią. Ohydne. To są chyba kanibale. No mi się też tak wydaje, że to są kanibale. Dobra, ale nie możemy tutaj być i tak, bo no wiecie, skoro nie ma tutaj żadnych ciał, co nie? No to na pewno Afrykańczycy tutaj często przychodzą, nie? No tak. Dobra, chodźmy stąd. Musimy się gdzieś schować. Ale gdzieś w pobliżu możemy, bo to jest takie, wiecie, bezpieczne miejsce w miarę. Może tutaj gdzieś w buszu, chodźcie. Ała! Kurde. Chodźcie za mną, tutaj. Tutaj. Może gdzieś tutaj, Fajna okolica nawet. Dawajcie może tutaj, o, zobaczcie. Tutaj mamy taki okrąg. Tak, tutaj można. Tu? Dobra. Ja zrobię tutaj łóżka. Dobra. Ja wziąłem z domu ten, dywaniki, żeby się przykryć nimi w razie co. Dobra, ja zrobię nam ognisko. A ja zakryję, ej, dobra, zróbmy tak. Kamyk, ty się zajmij tutaj tym miejscem, a ja z Raxo pozbieramy liany, wszystko tutaj zrobimy bardziej gęste, żeby nas nie znaleźli. To ja idę nazbierać szybko patyków, żeby ognisko zrobić, zaraz wrócę. Dobra. O kurde, nie wiem co się dzieje. Dobrze, że uciekliśmy z tego domu. Bałem się, że nas złapią i będzie już po nas. Dobra, Kamyk, bardzo ładna robota. Ja już lecę spać, sorry, ale zmęczyłem się dzisiaj. No dobra, chodź Raxo, my tutaj pójdziemy. Chaj, tylko rzucę mu ziemię na twarz, bo jest brzydki. Chodź. Kurde, myślałem, że to są jakieś zwierzęta. Co? Słyszałeś to? No chrapie pewnie ta świnia. Nie, to nie... Ej! 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 A! Ej! Widzisz to? Mamy problem. Kolejna część na kanale Kamyczka o godzinie 16:30.